Sytuacja finansowa spółdzielni. Rozpoczynamy potężną przebudowę tego wszystkiego, co wokół budynków wielorodzinnych. Podwyżka opłat za wodę i ścieki. Wskaźnik wzrostu 3,15%. Deklaracje. Proste pytanie, najprostsze jakie mogę zadać. Nieaktualne rozkłady jazdy. Te, które wiszą, wprowadzają ludzi w błąd. Spółdzielczy Dzień Dziecka. Dni Lubartowa. Że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Gwieździsty rajd rowerowy. Największa grupa tradycyjnie wyrusza z Lubartowa. Magdalena Małek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Stwierdzam, że sytuacja finansowa spółdzielni w porównaniu do lat ubiegłych jest wyjątkowo dobra. To opinia niezależnej biegłej, która przez kilka ostatnich miesięcy sprawdzała finanse spółdzielni. W 2012 roku wszystkie wskaźniki ekonomiczne spółdzielni uległy radykalnej poprawie. Tak dobra sytuacja finansowa spółdzielni to efekt reform, które trwają od 2006 roku. Tegoroczne sprawozdanie finansowe, zdaniem niezależnej biegłej, to dokument, który wyróżnia się wyjątkowo pozytywnie na przestrzeni ostatnich lat. Windykacja poprawiła się aż o 1,5%, a na koniec grudnia w kasie spółdzielni znajdowało się prawie 7 milionów złotych. Nadwyżka bilansowa za rok 2012 wyniosła aż 694 800 zł. Dodatkowo na działalności GZM wynik finansowy to prawie 200 000 zł, co w sumie daje kwotę 900 000 zł. Rok 2012 był wyjątkowo udany dla spółdzielni mieszkaniowej. Tak, był on dobry. Był to jeden z lepszych wyników finansowych w 2012, jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową. Natomiast to nie jest nasza opinia zarządu. To jest opinia przede wszystkim osoby, która kontroluje, nadzoruje, sprawdza funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zlecić na zewnątrz firmie, która posiada odpowiednie uprawnienia, zbadanie tego bilansu, biegły rewident. I biegły rewident badała ten bilans przez kilka miesięcy, prawie 4 miesiące. Bardzo skrupulatnie go badała. No i opinia biegłej jest taka, wygłoszona na Radzie Nadzorczej, że ten wynik finansowy, ten bilans, który badała za ostatni rok, jest to jeden z lepszych bilansów, jakie widziała w spółdzielni mieszkaniowej. A co spowodowało, że wskaźniki są tak dobre? Przede wszystkim to my konsekwentnie, ja przynajmniej jako prezes zarządu, z moimi członkami zarządu, konsekwentnie od 2006 roku przeprowadzamy reformy. Tych reform było do groma. Każdy, kto sobie przypomni spółdzielnię mieszkaniową przed 2006 rokiem i spółdzielnię mieszkaniową dzisiejszą, to widzi zupełnie dwa inne organizmy. Widzi zupełnie, poczynając od obsługi klienta, od obsługi członka, gdzie członkowie... Chociażby ostatnie deklaracje śmieciowe, kiedy były pobierane, było, jak to było zorganizowane, gdzie możemy zobaczyć, jak było zorganizowane w innych instytucjach, jak w innych instytucjach na przykład załatwia się również tego typu kwestie, po tak naprawdę szukanie oszczędności w kosztach, bo przypomnę tylko, że koszty radykalnie w Rzeczypospolitej Polskiej poszły, a spółdzielnia mieszkaniowa swoich kosztów pilnuje bardzo mocno. Czyli gdyby tak naprawdę nie podwyżki cen wody, gdyby nie podwyżki ciepła, co nie jest zupełnie od nas zależne, gdyby nie podwyżki podatków, to my tak naprawdę utrzymalibyśmy, może nie utrzymalibyśmy, bo tam jedna malutka podwyżka była, ale to była malutka podwyżka na tyle, że niezauważalna wręcz dla przeciętnego mieszkańca. Ona była rzędu tam 3-4%, podczas kiedy inne wszystkie składniki zdrożały o kilkadziesiąt procent, jeżeli nie kilkaset. Natomiast prowadziliśmy cały czas tą politykę ucięcia kosztów i dbamy o każdą złotówkę członka spółdzielni mieszkaniowej. Zresztą wydaje mi się, że członkowie sami to zauważają. Jeżeli tylko przywołamy takie proste dane, że to, co zrobiliśmy, jeżeli się rozejrzymy wokół na osiedlach, to, co zrobiliśmy jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej, nie w przeciągu tych 7 lat, kiedy jestem prezesem, tylko zrobiliśmy to tak naprawdę w przeciągu 6,5 roku, bo pamiętajmy, że pierwsze 2 lata to był, no, był tragiczny wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej, to mamy zrealizowane przedsięwzięcie zamykające się na przykład kwotą
kredytów termomodernizacyjnych na poziomie nieco ponad 4 milionów złotych, podczas kiedy nasi poprzednicy chcieli to zrobić to samo w dziesięciokrotnie wyższych kwotach. Tam były uchwały walnego zgromadzenia na 40 milionów, na 20 milionów. No i to miało podobno pracować i to miało trwać 15 lat minimum docieplanie tych budynków wielorodzinnych. To wynika między innymi ze sprawozdania zarządu z 2004 roku. A trwało 6,5 roku, więc mamy pewną skalę porównawczą. A co z tego będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowej? Członkowie już to odczuwają, bowiem w tym roku, dzięki tym naszym analizom, dzięki bardzo silnemu pilnowaniu wyników finansowych, dzięki temu, że mamy w tym roku 562 tysiące netto, podkreślam, wynik finansowy w spółdzielni mieszkaniowej. To jest, śmiem twierdzić, że to będzie wynik drugi w Lubartowie, jeżeli zauważymy takie firmy jak Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, PEC, czy Bank Spółdzielczy w Lubartowie. To na pewno nie będziemy mieli wyniku jak Bank Spółdzielczy, bo tam ich nadwyżki bilansowe zazwyczaj są powyżej miliona. Ale spółdzielnia mieszkaniowa ma drugi wynik. Jeżeli do tego dodamy wynik na eksploatacji, prawie 200 tysięcy złotych przychodów, przychody przewyższyły koszty, to robi nam się prawie milion brutto. Więc to już są naprawdę porządne wyniki. Jeżeli dodamy do tego również ponad 6 milionów złotych pieniędzy, które na koniec grudnia były na kontach spółdzielni mieszkaniowej i przypomnijmy sobie na przykład rok 2005, gdzie wynik finansowy był zamykany na minusie. 2004, gdzie był wynik zamykany na minusie. 3,5 miliona wyprowadzonych środków ze spółdzielni mieszkaniowej. Kredyty, które wtedy spółdzielnia mieszkaniowa brała, żeby zachować płynność finansową, to sami sobie przeanalizujmy. Ale mówię, dla mnie cały czas mi dzwonią słowa osoby z zewnątrz. Osoby, która sama powiedziała, że to są mocne fundamenty, że to jest dobry wynik finansowy i to jest jeden z lepszych wyników, jakie do tej pory w spółdzielni mieszkaniowej widziała. Natomiast członkowie, żeby przejść do tego, co członkowie mieli, to proszę zwrócić uwagę, że bez żadnego rozgłosu, bez jakiegoś nagłaśniania tej sprawy, w tym roku obniżyliśmy czynsze na 11 nieruchomościach, a to są nieruchomości wielobudynkowe. Nie będę wymieniał tych wszystkich nieruchomości i tam zaliczka na eksploatację spadła do złotówki z metra kwadratowego, więc nie podwyżka, a wręcz odwrotnie, obniżka. Nie zachłystujemy się wynikiem, analizujemy to wszystko i na bieżąco z mieszkańcami rozliczamy na tych konkretnych nieruchomościach. Ku naszemu zadowoleniu okazało się, że koszty eksploatacji dzięki naszej również polityce oszczędnościowej udało się ograniczyć. Udało nam się również mieszkańcom obniżyć czynsz. Wydaje mi się, że mieszkańcy sami to odczuli. Jeżeli nie zauważyli tego, to proponuję sprzed 2 miesięcy zajrzeć do zawiadomień, a zauważą, że płacą po 20, na niektórych nieruchomościach po 20 groszy mniej z każdego metra kwadratowego. Także i to są koszty, to jest nasza analiza spółdzielcza, to są nasze koszty spółdzielni mieszkaniowej, które my analizowaliśmy, więc nie dość, że nie było podwyżek, to jeszcze mamy kwoty obniżone. I to pierwsza rzecz. I drugą rzecz, którą planujemy, to ja zapraszam przede wszystkim wszystkich mieszkańców na nasze zebrania. Ja wiem, że ja dużo mówię za pośrednictwem kanału S do naszych członków. Oni uznają zapewne, że no skoro jest wynik finansowy dobry, zbadany, to nie trzeba przychodzić na zebrania. No nic bardziej błędnego. Zapraszam mieszkańców na nasze zebrania. Na tych zebraniach zarząd przedłożył propozycję zmian w statucie spółdzielni mieszkaniowej. Dokładnie chcemy utworzyć nowy fundusz. Fundusz, dzięki któremu członkowie spółdzielni mieszkaniowej będą mieli korzyść z naszych wyników finansowych. Bo organizujemy już spółdzielcze Mikołajki, organizujemy spółdzielczy Dzień Dziecka, natomiast chcemy również naszym wynikiem finansowym spółdzielni mieszkaniowej podzielić się z członkami. Dlatego ci wszyscy, którzy są członkami spółdzielni mieszkaniowej, mogą mieć pewność, jeżeli przyjdą oczywiście na zebrania, przegłosują zmiany w statucie, że już niebawem będziemy tworzyli dodatkowe fundusze, dzięki którym będziemy robili akcje wspierania naszych członków spółdzielni mieszkaniowej. I na czym to będzie polegało, jak to będzie wyglądało, to zapraszam członków spółdzielni mieszkaniowej, żeby przyszli na zebrania, a wtedy się dowiedzą, jaki jest nasz pomysł na to wszystko. Natomiast chciałem zwrócić taką uwagę, że
Te wyniki, one sięgają prawie miliona złotych. Jeżeli zsumujemy wynik na GZM-ie, zsumujemy wynik na dodatkowej działalności spółdzielni mieszkaniowej, zwróćmy uwagę, że ten wynik finansowy, który jest pracą zarządu spółdzielni mieszkaniowej i pracowników spółdzielni mieszkaniowej, on ponad trzykrotnie, czterokrotnie nawet pokrył koszty zarządu. Czyli gdybyśmy wzięli moje wynagrodzenie, moich zastępców i gdybyśmy ten wynik finansowy porównali do tego, to zarząd zarobił dla spółdzielni mieszkaniowej czterokrotnie wyższą sumę niż są same koszty tego zarządu i to jest ta nadwyżka bilansowa, którą możemy się pochwalić, bo przecież tak, każdy, kto słucha, to widzi, że odrobinę takiego zachwytu jest w moim głosie, ale to jest dalej skromność i dalej umiar, natomiast na pewno bez kontynuacji tego, co robimy do tej pory, nie uda się tego w kolejnych latach zrobić, dlatego musimy cały czas to kontynuować, dlatego musimy wdrażać dalsze rozwiązania, dalsze dobre decyzje podejmować dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, tak żeby te wyniki finansowe, jeżeli nie takie same, to żeby były co najmniej lepsze w kolejnych latach. A jak to wyglądało w latach poprzednich? I to jest dobre pytanie, bo musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja jako, że kocham analizować pewne rzeczy i robić sobie różnego rodzaju takie analizy, to nie ukrywam, że podsumowałem sobie wyniki finansowe od 2004 roku do 2012 roku. I jeżeli zauważam, że w 2004 roku wynik, bilans spółdzielni mieszkaniowej był na minusie, minus 11 706 zł, jeżeli w 2005 roku, kiedy księgowano te w cudzysłowie trafione inwestycje poza granicami państwa, wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej końcowy przy uwzględnieniu tych środków wyprowadzonych był minus 3 594 409 zł, to musi nam to wszystkim dać do myślenia. W 2006 roku i tutaj dopiero zaczynają się dodatnie wyniki finansowe. W 2006 roku to był rok, kiedy dopinaliśmy finanse spółdzielni mieszkaniowej. To był rok, kiedy z kredytów były płacone faktury do PEC-u, bieżące rachunki spółdzielnia mieszkaniowa płaciła z kredytów. Ale już ten rok, 2006 rok, co prawda to nie jest jakiś wynik nie wiadomo jaki, bo on dał nam wówczas 3165 zł na plusie, co przełożyło się, przekładając na ilość osób zatrudnionych w spółdzielni mieszkaniowej, na 31 zł, bo tutaj użyłem takiego porównania, że chciałbym też nam wszystkim uzmysłowić, jak wartość i ilość osób zatrudnionych, ile średnio wynik finansowy wychodzi na jedną osobę, tak żebyśmy mieli też pewien ogląd na skalę zatrudnienia w spółdzielni mieszkaniowej oraz na to, jak te wyniki są dla nas korzystne. Potem przyszedł 2007 rok. Oczywiście zmniejszyło się zatrudnienie do 81 osób ze 101, które były w 2006 roku, to co przejęliśmy po naszych poprzednikach. Natomiast już mamy wynik w 2007 roku 401 832 tysiące i co się przekłada na 4960 zł. I kolejne lata systematycznie normują nam sytuację, jeżeli chodzi o wynik finansowy. Zeszły rok, jak wszyscy pamiętają, był nieco bardziej uboższy, bo i stacja czołowa została zakupiona, plus musieliśmy uregulować kwestie związane z rozwiązaniem rezerw i w zeszłym roku było 305,602, czyli 4021 na tę osobę, ale już w tym roku jest to 562 tysiące netto po zapłaceniu podatków, to co będzie nadwyżka bilansowa dzielona, to jest wynik 562 tysiące złotych, co w przełożeniu na jednego pracownika daje kwotę 7298 zł. Więc z tej dodatkowej działalności to jest zupełnie coś innego, to nie jest związane z czynszami. To jest to, co zarząd dodatkowo ma wypracować, nie musi wypracować, ale my chcemy to wypracowywać, bo gdybyśmy nie wypracowywali, to też by tragedii nie było, ale my z naszej dodatkowej działalności, telewizja kablowa, tam gdzie mamy i kanał S, i internet, i obsługę naszych mieszkańców
jeżeli chodzi o dostarczanie im sygnału telewizyjnego. To wynajmowane lokale, to dodatkowa działalność, wynajęcie zwyżki czy czegokolwiek innego. No tutaj udało nam się te pieniążki zarobić, jesteśmy z tego zadowoleni i proszę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że ten wynik byłby jeszcze wyższy, gdybyśmy nie robili prostej operacji. Jako że nie chcemy za wszelką cenę, bo od kwoty, ta kwota jest kwotą netto, trzeba pamiętać, że 19% zapłaciliśmy podatku, więc jest również pewne wyjście takie, żeby tego podatku nie płacić, czyli trzeba na bieżąco remontować na przykład lokale użytkowe, z których to lokali mamy te wyniki. I w zeszłym roku i wymieniliśmy stolarkę okienną w naszych lokalach użytkowych i wstrzeliliśmy wełnę w kilku obiektach w tych lokalach użytkowych. I wyremontowaliśmy te obiekty, te, które wymagały pilnego remontu. No w tym roku właśnie został rozstrzygnięty przetarg na remont między innymi obiektu na Zgodzie. Tam ponad 200 tysięcy również będziemy go remontować. A i cały czas wskazuje, że te kwoty, które poszły na remonty tych obiektów, one by jeszcze bardziej zwiększały te sumy bilansowe, z tym, że wtedy płacilibyśmy jeszcze wyższy podatek. Także udaje nam się i na bieżąco remontować obiekty użytkowe, gdzie ja przypomnę, że w latach minionych to funduszem remontowym płaconym przez członków zasilano remonty lokali użytkowych. No my przyjęliśmy inną zasadę. Lokale użytkowe wypracowują środki i z tych środków, które wypracowują te lokale, bez angażowania funduszu remontowego, bo fundusz remontowy jest na remonty bloków, ścieżek, skwerów zielonych, z tych pieniędzy dodatkowych remontujemy obiekty. Także członkowie do tego nie dokładają. Mało tego, na koniec roku mamy jeszcze jako spółdzielnia mieszkaniowa 562 tysiące netto wynik. Ja mówię, jestem zadowolony z tego wyniku, bo udowadniam wszystkim, że do na pewno funkcjonowania zarządów spółdzielni mieszkaniowej nie dokładają. Wspomniał Pan o przetargach. Co jeszcze będzie remontowane? Remontujemy budynki wielorodzinne. Rozpoczęliśmy pracę i na osiedlu Cicha, i na osiedlu Powstańców Warszawy. Tam, gdzie tak naprawdę budynki ostatnie, a tak naprawdę gdzie mieszkańcy jako ostatni godzili się na nasze pomysły, kończymy te prace. Tak naprawdę to tak jak w Szczęce ząb, gdzie robimy plomby. Plombujemy ostatnie budynki i zamykamy remonty termomodernizacyjne tych budynków, które były wiekowe. Robimy Szaniewskiego 68. Zresztą nie będę wymieniał bloków, bo jak zacznę wymieniać bloki, to strasznie nam wydłuży to również moją wypowiedź. Natomiast oprócz tego lada dzień będzie rozstrzygnięty przetarg na ciągi komunikacyjne, bo to co zapowiadaliśmy w zeszłym roku, na początku tego roku, za chwilę będziemy mieli rozstrzygnięcie i rozpoczynamy potężną przebudowę tego wszystkiego co wokół budynków wielorodzinnych. Parkingi, nowe nasadzenia, nie takie jak w mieście, brońcie Panie Boże, że pod rzeź pójdą wszystkie drzewa, tylko to, co zauważyliśmy na przykład na Zaciszu, gdzie rozsądnie wycięliśmy tylko te drzewa, które nam przeszkadzały w nowej komunikacji, przeszkadzały nam w stworzeniu miejsca parkingowego, nie wyrzynamy wszystkiego, co mamy na osiedlach. Oczywiście taka sama ilość nasadzeń będzie z powrotem, ale robimy to bardziej, tak wydaje mi się, spokojnie i bez emocji. Natomiast niezależnie od tego wchodzimy już w nowe budynki wielorodzinne i rozpoczęły się już prace m.in. na takich budynkach jak Lipowa 6A, Chopina 15 czy Słowackiego 13. W tym roku tam wymieniamy stolarkę okienną, tam wymieniamy, wdmuchujemy wełnę. Natomiast co więcej będzie robione, to powiem na zebraniach. Dlatego zapraszam tych mieszkańców tych bloków też na zebrania, żeby przyszli, interesowali się tym, co będzie robione. Zresztą z pozostałych bloków też, czy Chopina, czy 3 maja. A oprócz tego, i tutaj ważne jest to, że tu mamy właśnie taką sytuację, że mieszkańcy tego osiedla, za co im serdecznie dziękuję, bardzo mocno z nami współpracują. Udało się bardzo szybko zebrać wszystkie zgody na docieplenie tych budynków wielorodzinnych i w przyszłym roku już będziemy je docieplać. A być może pod koniec tego, zobaczymy. Mieszkańcy przyjdą na zebranie, to się dowiedzą. Natomiast chcemy wejść również na osiedle Popiełuszki, z tym, że tam jest taki mały, a może nie mały problem. Bo to, co mamy w tak zwanym Starym Lubartowie, gdzie mamy naprawdę wyśmienitą współpracę z mieszkańcami, to chcieliśmy ruszyć również z pracami na osiedlu Popiełuszki. Tam się okazuje, że jest kilku mieszkańców,
którzy podobni jak kiedyś jeszcze, czy to na Powstańców Warszawy, czy na innych osiedlach, mówią, że oni nie wyrażają zgody, że nie chcą, żeby były bloki docieplane i takie jest ich zdanie, stają okoniem, robią wszystkim na złość. Docieplimy budynki w nowszej technologii, być może wejdziemy w następne budynki na osiedlu Popiełuszki i być może wtedy ci ludzie zrozumieją, że oni nie robią złośliwości zarządowi. Oni robią złośliwość sami sobie, bo mamy tam jeden czy dwa chociażby budynki 10, 10A na Popiełuszki, gdzie no warto te bloki zaizolować, ale bez zgody mieszkańców no zarząd nie jest w stanie łamać prawa i wbrew woli mieszkańców dokonywać czegokolwiek, dlatego no poczekamy spokojnie. Natomiast no mam nadzieję, że tutaj jak sąsiedzi również przyjdą na zebrania, to przekonają potem swoich sąsiadów, żeby jednak nie przeszkadzali w tej polityce, bo jak widzimy i podsumujemy to wszystko, to warto jest ryzykować, bo też nie ryzykować, bo my nie ryzykowaliśmy. Natomiast też warto wskazać jeszcze na jedną rzecz, że oprócz tego wyniku finansowego, dużego, oprócz tego, że mamy docieplone osiedla, oprócz tego, że kredyty te termomodernizacyjne to jest i są spłacane systematycznie, nie odczuwa nikt tego w kieszeni i to jest bardzo mała suma, jaka nam została do spłacenia. To mamy jeszcze jeden wynik bardzo ważny za zeszły rok, czyli spadek zadłużenia w spółdzielni mieszkaniowej i to aż o 1,5 punktu procentowego. I to jest naprawdę pierwszy raz wahnięcie w dół od 2007 roku, czyli od czasu, kiedy były przekształcenia w spółdzielni mieszkaniowej lokali w odrębną własność. Mamy po raz pierwszy takie wychylenie. Ale to dzięki temu, że robimy również windykację, eksmitujemy mieszkańców, lądują sprawy w sądzie, to nam również powoduje ten efekt, że zadłużenie członków spółdzielni mieszkaniowej z powrotem zaczyna się zmniejszać. Mam nadzieję, że kolejne lata będą nie gorsze, a apeluję do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, tych, którzy są spokojni o to, że spółdzielnia funkcjonuje, żeby przyszli na zebrania i one zaczynają się od poniedziałku, od 10. Zawiadomienia poszły do mieszkań, dlatego wszystkich zapraszam serdecznie na spotkania. Raz w roku mamy je, dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam. W 2006 roku spółdzielni groziła upadłość. Po 7 latach od czasu powołania na prezesa Jacka Tomasiaka nasza spółdzielnia może pochwalić się jednymi z lepszych wyników finansowych w historii. Zarząd w tym roku zaproponował zmiany do statutu, dzięki którym wygospodarowanymi środkami podzieli się z członkami. Dla kanału S Magda Małek. Zaczęliśmy od dobrych wiadomości dla spółdzielców. Niestety kolejna informacja z pewnością nikogo nie ucieszy. Od 1 lipca drożeje woda oraz ścieki. Na ostatniej sesji, głównie głosami koalicji PiS i WL, przegłosowana została uchwała o podwyżce opłat o ponad 4%. Proponowane w taryfie ceny i stawki opłat brutto przedstawiają się następująco. Cena za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze, stawka obowiązująca 2,54 zł, stawka proponowana 2,62 zł, wskaźnik wzrostu 3,15%. Cena za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych gminy miasto Lubartów i cena za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców 2,54 zł jest to stawka obecnie obowiązująca. Stawka proponowana 2,62 zł, wskaźnik wzrostu 3,15%. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków od gospodarstw domowych gminy miasto Lubartów oraz cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków od pozostałych odbiorców. Obecnie obowiązująca stawka jest na poziomie 5,37 zł. Proponowana stawka 5,62 zł. Dynamika wzrostu 4,66%. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 7,62 zł. Obecnie obowiązująca, proponowana 7,88 zł. Wskaźnik wzrostu 3,41%. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w lokalu w budynku wielolokalowym 5,10 zł na 5,28, wskaźnik wzrostu 3,53%.
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniu w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego 3,40 zł. Proponujemy pozostawienie tej stawki na poziomie niezmienionym. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniu za odbiór ścieków w przypadku braku urządzenia pomiarowego według wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody odbiorcy 7,62 zł. Jest to stawka obecnie obowiązująca, 7,88 zł. Stawka proponowana, wskaźnik wzrostu 3,41%. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody rozliczanego na podstawie przeciętnych przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę odprowadzającego ścieki rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,66 zł, stawka obecnie obowiązująca, stawka proponowana 3,80 zł, dynamika wzrostu 3,83%. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Głosujemy. 14 radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 5 radnych się wstrzymało. Pani była za. Więc 15 radnych było za, 5 radnych się wstrzymało. Pani Ewa głosowała nie na swoim miejscu, ale głosowała za. Także się arytmetyka zgadza. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązywać będą od 1 lipca. Czy będziemy ponownie wypełniać deklarację? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi. Na ostatniej sesji o to, kto może wpisać w deklarację niższą opłatę, dopytywał radny Jacek Tomasiak. Mam kilka pytań do pana burmistrza. I pytania są związane z tym, co jest dla nas najbardziej palące, a mianowicie z podatkiem śmieciowym, który wejdzie od 1 lipca. A dokładnie pierwsze pytanie dotyczy uchwały numer 12/59/2013 uchwały Związku Międzygminnego, która to uchwałę zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa, zakwestionowała dokładnie paragraf trzeci tej uchwały. W paragrafie trzecim tej uchwały Związek Międzygminny, Zarząd Związku Międzygminnego proponował zapis, aby znalazła się tam definicja nieruchomości w budynku wielorodzinnym. I Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że ten paragraf uchyla, w pozostałych części uchwała nadal funkcjonuje. I mam teraz takie pytanie. Paragraf drugi i ustęp drugi brzmi w sposób następujący. Chodzi oczywiście o opłatę, że ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami i ten ustęp brzmi w wysokości 5 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Nie mamy żadnej dalej definicji, jak mamy rozumieć zapisy tego ustępu i wiceburmistrz Szumiec rozsyła po Lubartowie, a podejrzewam, że i po terenie Związku Międzygminnego, taką informację, że 5 zł na osobę na miesiąc to płaci się tam, gdzie mieszka 5 osób i więcej. Skąd moje pytanie, bowiem z tej uchwały to tak nie wynika. Z tej uchwały, jeżeli ja przeczytałem ten paragraf drugi ustęp pierwszy podpunkt drugi, wynika, że jeżeli na przykład na budynku, na którym znajduje się blok albo kilka bloków, mieszka więcej niż 5 osób i jest to stanowisko, które Związek Międzygminny obecnie podtrzymuje, że to zarządy wspólnot czy też spółdzielni mieszkaniowych powinny składać te deklaracje, to z tego zapisu wynika, że tam opłata, wszędzie gdzie jest więcej niż 5 osób w bloku, opłata od osoby powinna wynieść 5 zł.
Mam pytanie do pana burmistrza. Czego dotyczy, inaczej, niech mi poda podstawę prawną, która poprze tezę przedstawianą w pismach, które są rozsyłane do mieszkańców i wskaże mi wprost zapisy z tej uchwały, że jest tak, jak wszyscy mieszkańcy są informowani, bo został uchylony cały paragraf trzeci, który nam to doprecyzowywał. Drugie pytanie związane jest z uchwałą numer 12/65/2013. A mianowicie związane jest z regulaminem, który został również przyjęty przez Związek Międzygminny. I w tym regulaminie, ja przypomnę, że jakiś czas temu, 2 lata temu dokładnie, kiedy przedstawialiśmy uchwałę naszą, między innymi z Jackiem Bednarskim w sprawie podatku śmieciowego, głośno z tej mównicy jeden z radnych koalicyjnych wówczas wskazywał, co myśmy pozapisywali w tej uchwale, jeżeli chodzi o przedszkola. Dlaczego? Dlatego też teraz mam bardzo istotne pytanie dla pana burmistrza, a mianowicie tak. I to jest pytanie, z którym występują również właściciele lokali usługowych, właściciele lokali, które są niezamieszkałe. W paragrafie 9 napisane jest, że ilość odpadów i ilość pojemników, jaka będzie przypisywana przy poszczególnych obiektach, uzależniona jest od ilości osób tam przebywających. Więc mam pytanie, za jaką ilość śmieci zostanie obciążony szpital powiatowy w Lubartowie? Za jaką ilość śmieci zostanie obciążony na przykład dentysta, który ma 10 klientów dziennie? Za jaką opłatę zostanie obciążony PSS z Połem, który ma klientów dziennie 100 albo 150 i można to sprawdzić łatwo drukując chociażby pod koniec dnia, biorąc paragon przy kasie? Za ile osób mają zapłacić inne podmioty, takie jak sklepy wielobranżowe, bo zgodnie z tą uchwałą tym podmiotom wyjdą kilkutysięczne odwiedziny miesięcznie, niektórym podmiotom kilkutysięczne, a wielu kilkuset osobowe, oraz jakie w końcu, jeżeli już rozmawialiśmy kiedyś 2 lata temu o przedszkolach, to prosiłbym, żeby odpowiedziano nam, za jaką ilość śmieci będą obciążone przedszkola, gdzie dzieci jest w zależności od wielkości przedszkola, jest ilość 100 osób, 200, 300 lub 400. Prosiłbym o doprecyzowanie i prosiłbym o bardzo pilną informację, bowiem uchwała jest tak nieprecyzyjna, uchwała jest tak absurdalna, że właściciele punktów handlowych nie wiedzą, jak mają wypełnić deklarację. Czują się tym zapisem zaniepokojeni, dlatego dobrze, żebyśmy usłyszeli, jak interpretować paragraf 9, ustęp 1, podpunkty od 1 do 8 tej uchwały. Kolejna rzecz jest związana również z dostarczaniem przez naszych mieszkańców Lubartowa deklaracji do Związku Międzygminnego. Jako miasto scedowaliśmy to na ten związek, ale mamy tu przewodniczącego i zgromadzenie, mamy przewodniczącego zarządu. Dlatego zadam jeszcze jedno pytanie, bowiem w oficjalnym piśmie wspólnoty mieszkaniowe z Lubartowa, spółdzielni, zostały powiadomione przez przewodniczącego zarządu Szumca, że mają pobierać i reprezentować osoby, które zamieszkują na tym terenie. Natomiast okazuje się, że jeżeli na takim terenie, który jest pod zarządem spółdzielni, wspólnot, są punkty handlowe wyodrębnione, czyli tak samo jak mieszkania wyodrębnione, to Związek Międzygminny takie deklaracje pobiera. Chciałem się zapytać, dlaczego tak się dzieje, że w tym samym mechanizmie, w tej samym jakimś porządku prawnym, na który wskazuje sam Związek Międzygminny, funkcjonują równi i równiejsi, jedni i drudzy, i że czynności wykonywane przez Związek zaprzeczają oficjalnym stanowiskom zarządu Związku. Kolejne pytanie związane jest do pana burmistrza, który na szczęście przywołał tutaj dzisiaj swoją poprzednią wypowiedź, więc chciałem się zapytać pana burmistrza, czy to prawda, że w domkach jednorodzinnych, właśnie w przypadku przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, pojemniki o wysokości 110 litrów odbierane są od takiej 4-osobowej rodziny raz na kwartał
i że taki parametr przyjęliście, czyli 110-litrowy, został przyjęty w gospodarce komunalnej na czteroosobową rodzinę. Czyli że taka jest ilość śmieci przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej przyjęta. Nie, ja pytam się o to, co aktualnie się dzieje, bowiem zostałem poinformowany na poprzedniej sesji Rady Miasta, że 21 kg jest to produkowane. Otrzymałem pewne informacje, które chcę zweryfikować w dzisiejszym, dlatego zadaję to pytanie. Nie ja ten temat wywoływałem, panie wiceprzewodniczący. Kolejna rzecz jest następująca. Czy to prawdą jest, że jeżeli w ciągu tego kwartału taki mieszkaniec, który miał podpisaną umowę z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, nie wystawił pojemnika w ogóle, to przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej automatycznie rozwiązywało umowę z taką osobą. Zamiast kierować pisma do Straży Miejskiej, prosić o skontrolowanie, czy też dokonywać innych czynności, że po prostu występowano z rozwiązywaniem takowych umów. Kolejne pytanie, bo pan burmistrz jest doskonale zorientowany w tym temacie, co udowodnił na poprzedniej sesji Rady Miasta. Chciałem się zapytać, jakie ilości popiołu dokładnie wywiózł PGK w skali roku od mieszkańców domków jednorodzinnych i jaka ilość tego odpadu była przypisana domkom? Kolejne pytanie jest następujące. Ilu właścicieli sklepów znajdujących się w centrum miasta, właścicieli sklepów, podkreślam, ma zawarte umowy na wywóz odpadów? I czy prawdą jest, że takich właścicieli, którzy mają zawarte umowy, jest nie więcej niż 10%? Kolejne pytanie. Globalnie wszystkich właścicieli w mieście, którzy mają punkty handlowe, ilu z tych właścicieli punktów handlowych ma podpisane umowy na wywóz odpadów? No pan pokazuje dzisiaj sprawozdania, każdy ma obowiązek złożyć takie sprawozdanie. To nie jest nic trudnego, panie burmistrzu. 10% wszystkich punktów handlowo-usługowych, które są w mieście. W centrum miasta, w ścisłym przy ulicy Rynek 1, Rynek 2. Ile ma podpisane umowy takich punktów? Proste pytanie, najprostsze jakie mogę zadać. Jeżeli są w centrum, jeżeli to jest zbyt skomplikowane, to ile ma podpisane te umowy? Kolejne pytanie jest następujące. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego tak jest źle? I pan, panie burmistrzu, otrzymał pismo od zarządu spółdzielni mieszkaniowej, w którym zarząd żąda od pana zamieszczenia sprostowania za nieprawdziwe informacje, jakich pan udzielił, ale może niech pan powie w takim wypadku, skoro w PGK-u jest tak tanio i PGK ma taką cenę konkurencyjną i przyznam się szczerze, tutaj skieruję swój wzrok w stronę prezesa i pani księgowej, że nie zabierałbym głosu, gdybym nie został wywołany do tej mównicy na poprzedniej sesji Rady Miasta, ale mam pytanie, dlaczego w przetargu, który ogłosiła spółdzielnia mieszkaniowa, w przypadku śmieci niesegregowanych cena była od konkurencji, w tym tej firmy ATK Recykling, która jest taka rzekomo droga, cena za śmieci niesegregowane była o 23% droższa, za śmieci posegregowane o 33%, za śmieci wielkogabarytowe o 756%, a za gruz o 727% wyższa. Oficjalnie w przetargu również, panie burmistrzu, dokumenty na stół. Proszę wyciągnąć dokument i zaprzeczyć temu, że jest inaczej. Kolejne zapytanie związane jest z działalnością Straży Miejskiej, a mianowicie w związku z tymi danymi, które wcześniej wskazałem, chciałem się dopytać, ile takich punktów handlowych oraz ile domów zostało skontrolowanych w minionym roku przez Straż Miejską, ile zostało nałożonych kar i na jaką kwotę oraz jaka jest analiza, ile domów jednorodzinnych w związku z tymi kontrolami nie posiada w ogóle umów na wywóz nieczystości stałych. Pan radny Tomasiak podnosi kwestię, znaczy pani radny, na części odpowiemy na piśmie, bo te szczegółowe informacje o ilości, które wynikają z działalności PGK-u, zawartych umów czy niezawartych umów, to po uzyskaniu również, mam nadzieję, na piśmie od PGK-u te informacje na piśmie panu odpowiem. Natomiast jeśli chodzi o część pytań, a mianowicie o tą analizę oferty przetargowej do przetargów spółdzielni mieszkaniowej na odbiór odpadów, to znana mi jest ta oferta, bo o tym informowałem Wysoką Radę na którejś z poprzednich sesji. Znam dokładnie
te oferty, które zostały dla Państwa skierowane przez kilka podmiotów, jeśli pamiętam, to cztery. Wiem, że poprzedni zarząd złożył w dwóch punktach, między innymi gruz i odpady wielkogabarytowe, w naszej ocenie, czy w ocenie pana prezesa, wysoką cenę, wysoką stawkę. I no, PGK przegrał, natomiast mówiłem o tym państwu już o tym wcześniej, że pomimo, że oferta firmy zwycięskiej obejmowała również gruz i obejmowała odpady wielkogabarytowe i były to bardzo niskie z kolei stawki, to przez cały okres funkcjonowania, myślę, że się mylę, pan radny mnie poprawi, ale z mojej wiedzy to przez cały okres funkcjonowania tej umowy w ramach tego przetargu firma nie wywiozła ani kilograma, ani gruzu, ani odpadów wielkogabarytowych. Robiła to spółdzielnia i któregoś, na której sesji podawałem przykłady, że robiła to znacznie drożej niż to wynikało z tej oferty zwycięskiej. Czyli ile jest znacznie drożej? No podawałem je w tej chwili panu radnemu, znaczy jak przeliczałem, bo tam była oferta metrów sześciennych, to jak przeliczałem, to więcej spółdzielnia zapłaciła za składowanie, nie licząc pracy pracowników i transportu, niż to wynikało chyba z tej oferty. Czyli o ile? No, proszę pana, jeśli chce pan szczegółowo wyliczyć, to ja jestem w stanie, bo mam sprawozdania z państwa, ile ci wywieźli. Ja pana o to nie pytałem, wiemy, pan zaczyna temat. Pan pytał, dopytuje, chcę szczegółowo odpowiedzieć. Dlaczego 720% Nieważne, że 720% oferta przegrała, natomiast zadaję pytanie, dlaczego firma, która wygrała o te 720% taniej, nie wywoziła tego gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Także na pozostałe pytania to w formie pisemnej, jeśli chodzi o działalności PGK-u. Pan radny Jacek Tomasiak zadał ich wiele, więc wszystko, co dotyczy odpadów, otrzyma pan oczywiście na piśmie. No nie ma co ręką machać, panie radny, bo to wymaga w przypadku pana szczegółowej odpowiedzi. Czy inni radni uzyskali odpowiedź na zadane pytania? Czy burmistrz był przygotowany? Odpowiedź poznacie państwo w dzisiejszym programie Raport. W Lubartowie mamy nieaktualne rozkłady jazdy. Czy jest szansa, aby mieszkańcy wiedzieli, kiedy przyjeżdżają busy? Pytał na sesji radny Jacek Bednarski. Pracujemy nad tym, odpowiadał burmistrz Radosław Szumiec. Mieszkaniec, który stwierdził, że mamy nieaktualne rozkłady jazdy na przystankach. Tą sprawą już żeśmy się kiedyś zajmowali, poruszali. Wiem, że to było aktualizowane. Myślę, że to nie byłoby problemu, żeby się zwrócić do marszałka województwa. On ma podobno wszystkie rozkłady jazdy, żeby ten wycinek, który dotyczy naszych tutaj regionów, po prostu uaktualnić i powiesić na przystankach, ponieważ te, które wiszą, wprowadzają ludzi w błąd i powoduje to problemy. Jeśli chodzi o rozkłady jazdy autobusów, mówiłem już tutaj parę razy o tym, że lewa strona, czyli patrząc od Lublina, prawa właściwie w kierunku północnym, została wyposażona w takie rozkłady. Na większości przystanków one wiszą z tego, co obserwuję. Natomiast też mówiłem, że druga strona z północy na południe zostanie opracowana również. Nie przybliżam bliższego terminu, kiedy, bo to wymaga ściągnięcia informacji praktycznie z wielu miast Polski, czyli od wszystkich przewoźników, którzy obsługują, bo Urząd Marszałkowski posiada tylko naszych przewoźników, natomiast musimy sięgnąć do Białegostoku, Olsztyna na przykład. Jest nawet komunikacja międzynarodowa, pojawia się tutaj, o czym pewnie też nie wszyscy wiedzą, także będziemy nad tym pracować, bo również nam na tym zależy, żeby takie rozkłady jazdy się pojawiły. We wtorek 4 czerwca w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej odbył się spółdzielczy Dzień Dziecka. Tego dnia na maluchy czekało wiele atrakcji, z których mogły korzystać dowoli. Mali goście licznie przybyli na imprezę i bawili się od początku do końca z uśmiechem na buzi.
Spółdzielczy Dzień Dziecka zaczął się o godzinie 15.30 i został oficjalnie otwarty przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej i dyrektor przedszkola. Dzisiaj się bawimy na terenie spółdzielni mieszkaniowej ze względu na to, że pogoda nam nie dopisała, bo mieliśmy tą imprezę odbyć na placu zabaw spółdzielni mieszkaniowej, ale myślę, że też tu będzie fajnie, będziemy się fajnie bawić. Oprócz wielu smakołyków na maluchy czekało wiele atrakcji, m.in. dmuchane zamki, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach oraz towarzystwo śmiesznego klauna. Organizatorzy z przebiegu imprezy byli bardzo zadowoleni. Ten plan na pewno się udał, bo uśmiech na ustach dzieci jest, natomiast pogoda nam odrobinę pokrzyżowała szyki, bo miało być na placu zabaw, natomiast przenieśliśmy się do budynku spółdzielczego, ale wszystkie atrakcje są, bo jest i kucyk, jest i wata, jest i popcorn, jest i zespół, który zabawia dzieci, są i dmuchańce i wszystko jest za darmo. Wszystkie dzieci mogą się najeść waty tyle, ile chcą, mogą skosztować popcornu tyle, ile chcą, i wybawić się, wyskakać dowoli, bo wszystkie atrakcje są naprawdę bez ograniczeń. Natomiast dla mnie to jest faktycznie trzeci raz w roli organizatora, natomiast pierwszy raz w roli ojca i pierwszy raz z juniorem, młodym prezesem, Filipem Mikołajem Tomasiakiem. Także nie za bardzo chyba jeszcze rozumie, co się dzieje wokół niego, bo to wchodzimy w piąty miesiąc naszego życia. Natomiast już mi tutaj daje znać, że co prawda jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym albo za dwa, to na tych dmuchańcach on będzie tutaj na pewno wiódł prym. Bardzo dobrze całe spotkanie oceniali i rodzice, i dzieci. Świetnie się bawimy, super, festyn, szkoda tylko, że wcześniej nie wyszło to na dworze, ale i tak jest świetnie. Czy wy dzisiaj bawicie się bardzo dobrze na tej imprezie? Tak. Słuchajcie, te osoby, które są na dole, są w wodnym świecie. Odbijamy piłeczkę, niech się nie zabije, tak nie. Turlamy ją do siebie. Nie przydało dokładnie tak. Nie łapiemy, tylko szybciutko ta piłeczka biega w jedną, w drugą stronę. Nie łapiemy. Czy mamy dzisiaj jakiś specjalny plan na to, jak zabawić naszych wymagających gości? No oczywiście mamy bardzo dużo atrakcji. Będziemy na pewno razem się bawili, bo wiadomo, pogoda nam nie dopisała. Zaraz jeszcze dojedzie do nas kucyk. Jeżeli będzie słoneczko, to nadmuchamy drugiego dmuchańca. Na pewno będą gry, zabawy, śpiewy, występy, ogólnie po prostu wielka, wielka radocha. W tym roku Spółdzielczy Dzień Dziecka zgromadził bardzo dużo maluchów. To jest prawie 300 dzieci, jest naprawdę bardzo duża frekwencja, cieszy nas to bardzo. Mam nadzieję, że rodzice tak samo jak dzisiaj gremialnie przybyli do spółdzielni mieszkaniowej na tą imprezę, tak samo już w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, będą nas odwiedzać na zebraniach, bo przypominam, że zaczynają się zebrania walne, cząstkowe spółdzielni mieszkaniowej, gdzie tak samo jak karnie z dziećmi, tak samo karnie przyjdą na zebrania, na które zapraszam. Dla wszystkich dzieci obecnych tego dnia na imprezie zostały przygotowane niespodzianki w postaci nagród rozlosowanych dla uczestników imprezy. Numer 4! Czy numer 4, oczywiście numer na bilecie wstępu. Weekend oraz Blue Cafe, te gwiazdy wystąpiły dla publiczności podczas tegorocznych Dni Lubartowa, które odbyły się 1 czerwca na placu przy lubartowskim ratuszu. Tegoroczne Dni Lubartowa rozpoczęły się już o godzinie 14. Podczas sobotniej imprezy zebrana widownia podziwiać mogła występy solistów oraz zespołów młodzieżowych. W dniu dzisiejszym, 1 czerwiec, festyn miejski Dni Lubartowa i Dzień Dziecka. Rocznica 470 lat zobowiązuje, w związku z tym dzisiaj dwie gwiazdy wieczoru, zespół Weekend i zespół Blue Cafe. Właśnie teraz Blue Cafe ma swój koncert, wcześniej grał zespół Weekend. Z okazji Dnia Dziecka w tym roku darmowe zjeżdżalnie dla milusińskich, żeby mogły sobie dzieci z okazji swojego święta i jubileuszu miasta połączonego razem
mogły spokojnie pobawić się i żebyśmy tutaj wszyscy w mieście mogli się integrować. Od samego rana, od godziny 14 występy zespołów działających i w Lubartowskim Ośrodku Kultury i przede wszystkim wręczenie nagród w konkursie Słowik Lubartów 2013. Nagrodzeni zostali ci, którzy brali udział w konkursie. Występowała Kapela Ludowa Lubartowiacy, Chór Ziemi Lubartowskiej, nawet był zaprzyjaźniony zespół z Ostrowa, który z życzeniami dla miasta wystąpił. Poza tym wiele atrakcji, kiermasze, tak jak tu było widać, losowanie nagród dla czytelników Lubartowiaka, no i jeszcze dwa bardzo ważne punkty w dzisiejszym programie. Stypendia burmistrza miasta Lubartów i nagrody burmistrza miasta Lubartów przyznawane w poszczególnych dziedzinach. Poza tym najfajniejsze jest to, że pogoda trochę nas postraszyła, a teraz już trzyma się, koncert biegnie, publiczności jest mnóstwo. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Program artystyczny został tak przygotowany, aby każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Rockowego brzmienia mogliśmy posłuchać podczas koncertu zespołu Skrzypek Band. W trakcie imprezy zostały również wręczone stypendia oraz nagrody burmistrza Lubartowa. Jednak największe tłumy zgromadziły występy gwiazd. Zespół Weekend. Czy ta ona z piosenki to postać prawdziwa czy fikcyjna? Fikcyjna, no jak większość piosenek, po prostu tak jak autorzy powieści. Wymyśliłem sobie bohatera i bohaterkę, opisałem całą akcję, tak jakby to miało miejsce. Niewykluczone, że gdzieś miało, prawda? Bo to zupełnie życiowy tekst i mówi o czymś takim, co się nadzwyczajnie mogło kiedyś komuś przytrafić. Ale w moim przypadku ja to wymyśliłem, opisałem, przelałem na papier i cóż, i widzimy. Ja uwielbiam ją, ona tu jest. I co? I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie moc. Które? Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Oraz zespół Blue Cafe. Jest to wasza trasa jubileuszowa z okazji 15-lecia istnienia zespołu. Tak, tak, jest to wyjątkowa trasa, podczas której chcemy pokazać właściwie nie tylko, czy jakby to nie jest tylko koncert, tak, to jest show. To jest muzyka połączona z efektami wizualnymi, czyli z tańcem. Mamy fantastyczny zespół Mystic, tancerki z tego zespołu tańczą z nami już od 3 lat. I jesteśmy zachwyceni współpracą, jest wspaniale. Oprócz tego oczywiście wizualne efekty typu flary, bębny i nie będę zdradzać wszystkiego, po prostu specjalna trasa przygotowana właśnie z okazji 15-lecia dla naszych fanów. Na dłuższą relację z Dni Lubartowa zapraszamy Państwa do programu Raport. W sobotę 1 czerwca z Centrum Lubartowa wyruszył trzeci gwieździsty rajd rowerowy po ziemi lubartowskiej. Organizatorem rajdu było Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relax we współpracy z Lubartowskim Gimnazjum nr 1. Wyruszamy na trzeci gwieździsty rajd rowerowy. Właściwie to jest taka spóźniona troszeczkę majówka, bo pogoda nam nie pozwoliła. Mam nadzieję, że dzisiaj pogoda dopisze. Jest to, jak powiedziałem, zlot turystów rowerowych gwieździsty. Największa grupa tradycyjnie wyrusza z Lubartowa. Jedziemy do Kozłówki i z powrotem. Mamy w tej grupie 40 gości z Litwy. Następna grupa przyjedzie z Firleja. Z Kamionki wybiera się grupa rowerzystów, jak również z Brzostówki. Rajd zakończy się piknikiem rowerowym
na boisku gimnazjum numer 1 w Lubartowie. Będą liczne konkurencje, kiełbaska z gryla. Takie spotkanie turystów z całego powiatu lubartowskiego. Dzisiejsza impreza jest jednym z etapów wymiany polsko-litewskiej organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Lubartowie imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz przez Klub Miejskiej Turystyki Rowerowej Relax. Planem naszym w dniu dzisiejszym jest rajd rowerowy, który zamierzamy do Kozłówki, rajd rowerowy. Zamierzamy go zakończyć piknikiem rowerowym na boisku gimnazjum. Bardzo dobrze nam się dogaduje i współpracuje z Litwinami. Pomimo tam nie najlepszej znajomości i naszej, i ich języka angielskiego, rozumiemy się i wiem, co oni chcą, oni wiedzą, co my chcemy. Dużo z sobą rozmawiamy i atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. Nawet skoro nie znamy angielskiego tak dobrze, jakbyśmy chcieli, to próbujemy dogadać się gestykulując, jakoś sobie to wytłumaczyć wszystko inaczej. To jest bardzo fajna szansa, żeby poznać nowych ludzi, poznać nowe kultury. Bardzo się cieszymy, że możemy wziąć w tym udział. A w dalszej części informacji. Dzień Dziecka z Wędką. Zawody organizuje jak co roku koło Lubartów Staw. Święto Latawca. Jak na zamówienie piękna pogoda. Turniej piłki siatkowej. Przyjechały drużyny z zaprzyjaźnionych miast. Anioły z drugiego LO. Zawitali po raz 10 z darami. Zawody w zespole szkół numer 2. Każdy zawodnik punktuje dla siebie. Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Że znam problemy samorządu gminnego. Promocja do następnej klasy. Nie należy również prawić morałów. Zarządy lubartowskich wędkarskich PZW, Lubartów Staw i Lubartów Huta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie 2 czerwca zorganizowały dla najmłodszych piknik wędkarsko-ekologiczny. Dzień Dziecka z Wędką. Spotykamy się po raz kolejny na łowisku staw, tym razem w zawodach uczestniczą dzieci. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy dla nich zawody. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością dzieci, bo na zawody dzisiejsze zgłosiło się 78 osób. 78 przedstawicieli przedszkoli, klas 1-3. 4-6 szkół podstawowych i gimnazjalistów. Najliczniejsza grupa to są dzieci z klas 4-6. Zawody organizuje jak co roku koło Lubartów Staw, razem w tym roku po raz kolejny z kołem Lubartów Huta oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Ryby, jak widzieliśmy, powolutku brały, może nie jest ich za dużo, ale są. Tak jak patrzymy, dzieci przyszły z opiekunami, z mamą, tatą, często z dziadkami, z rodzeństwem. W niektórych miejscach, w momentach widzieliśmy duże grupy, które kibicowały łowiącym. Może nie było to najszczęśliwszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ciszę, prawda, na łowisku, ale z drugiej strony jesteśmy zadowoleni, że właśnie w ten sposób dorośli, młodzież chce dopingować swoich najmłodszych. Wszyscy uczestnicy zawodów mogli również wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych specjalnie dla nich. W najmłodszej kategorii pierwsze miejsce zajął Krystian Skubisz z Woli Sernickiej. Wśród klas 1-3 na pierwszej pozycji uplasował się Kacper Wasak z Lubartowa. W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce należało do Zuzanny Jabłońskiej z Lubartowa. Natomiast najlepszym gimnazjalistą okazał się Paweł Czuchryta, również z Lubartowa. Dla wszystkich dzieci z okazji ich święta przygotowane były słodycze i napoje. Na zdobywców pierwszych trzech miejsc czekały statuetki, pozostali dostali natomiast medale. Na nagrodzonych czekały również wędki oraz sprzęt wędkarski. Na relację z imprezy Dzień Dziecka z Wędką zapraszamy do programu Raport. Coroczny Dzień Latawca odbył się w środę 29 maja na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Mimo niesprzyjającej aury uczestnicy zawodów nie zawiedli.
Od ponad 50 lat Spółdzielnia Jedność w Lubartowie organizuje dla dzieci i dla młodzieży święto latawcowe. Jest to piękne święto, gdzie młodzież i dzieci ze szkół przez ponad miesiąc czasu przygotowują swoje modele latające i płaskie, są to płaskie i skrzynkowe latawce i dzisiaj właśnie jest finał tej zabawy naszej wspólnej. Jest dzisiaj jak na zamówienie piękna pogoda, od kilku dni deszcz padał, ale dzisiaj jest tak piękna, cudowna pogoda i wiatr jest i w tej chwili właśnie trwają oceny wszystkich latawców przez komisję konkursową. Chciałbym bardzo serdecznie przy tej okazji podziękować organizatorom, czy współorganizatorom, mówiąc konkretnie, dyrektorowi szkoły podstawowej nr 3, który udostępnił nam tutaj tereny przy szkole. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy pomagają nam w ocenach naszych latawców. Dzisiaj jest rekordowa liczba uczestników, ponad 125 osób zapisało się do tej rywalizacji. A tym bardziej jest to dzisiaj wyjątkowy dzień ze względu na to, że właśnie dzisiaj mija 470 lat od momentu założenia nadania praw miejskich dla naszego pięknego miasta Lubartów. A więc dzieci i młodzież również o tym dzisiaj przypomniały przy rozpoczęciu naszej dzisiejszej zabawy, że dzisiaj właśnie jest ten piękny, wyjątkowy dzień. 10. Międzynarodowy Turniej w piłkę siatkową odbył się 31 maja na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Lubartowie. Organizatorem turnieju było Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relax. Na boiskach sportowych Gimnazjum nr 1 odbywa się 10. Międzynarodowy Turniej w piłkę siatkową. Przyjechały drużyny z zaprzyjaźnionych miast, z Litwy, z Rasyniai i z Widukli. Oprócz tych drużyn grają jeszcze miejscowe zespoły, grają dwa zespoły gospodarzy, czyli Gimnazjum nr 1 w Lubartowie, zespół dziewcząt i zespół chłopców. Są uczniowie Gimnazjum nr 2, zespołu szkół nr 2, no i oczywiście drużyna organizatorów, drużyna relaksu. Wszyscy fajnie się bawimy. Takie spotkania odbywają się już od 10 lat. Relaks jeździ nie tylko na rowerze, ale popiera wszelkie formy aktywności ruchowej. Wolontariusze z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Piotra Firleja w Lubartowie już po raz 10 zawitali z pomocą do Lwowa. Już po raz 10 wolontariusze z drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubartowie zawitali do Lwowa. Zawitali po raz 10 z darami, zawitali z uśmiechem, z radością, z pracą, ze swoim wolnym czasem, który ofiarowują tym najbardziej potrzebującym na Ukrainie. Jeździmy od 10 lat właściwie do tych samych instytucji. Odwiedziliśmy Dom Dziecka nr 1 we Lwowie, sierociniec dla najmłodszych dzieci, gdzie są dzieciaczki od 0 do 3 lat. Odwiedziliśmy świetlicę Caritas dla osób z różnym stopniem pośledzenia umysłowego. Byliśmy także w przedszkolu, to jest ukraińskie przedszkole, w którym znajdują się dwie polskie grupy, grupa Słoneczko i Miglans. I po raz pierwszy odwiedziliśmy Towarzystwo Kultury Polskiej we Lwowie. Po raz pierwszy, ale myślę, że nie po raz ostatni. We wszystkich tych instytucjach młodzież, czyli wspaniali wolontariusze, którzy są tutaj ze mną, prowadzili zajęcia z dzieciakami, spędzali z nimi czas. Byliśmy kilkakrotnie w tych instytucjach, w domu dziecka dwukrotnie, w sierocińcu dwukrotnie. W świetlicy Caritas tak bardzo byliśmy potrzebni, że kilka razy byliśmy tam w ciągu naszego pobytu prawie tygodniowego. Młodzież wspólnie z podopiecznymi świetlicy wyszywała obrazy piękne z koralików, bardzo trudna rzecz, która, no, efekt był niesamowity, ale także wykonywaliśmy trudniejsze prace, takie prace remontowe. Tutaj nasz wspaniały wolontariusz i kierowca nawet, którego wciągnęliśmy w nasze działania wolontarystyczne, pomagali w remoncie świetlicy, malowali kraty, drzwi, czyścili, także taka ciężka praca też tam była.
W sierocińcu, w miejscu, w którym najtrudniej chyba jest zrozumieć to, dlaczego te dzieci tam są. Także byliśmy właśnie dwukrotnie i młodzież miała szansę dotknąć chyba tego, co jest właśnie najtrudniejsze, tego cierpienia, smutku i sieroctwa. To są zawsze trudne chwile, ale chwile, które pokazują, chwile i uśmiechy tych dzieciaków, które pokazują, że to, co robimy, ma sens i że warto tam jeździć i na pewno tam jeszcze będziemy wielokrotnie. Do przedszkola polskiego zawieźliśmy wiele darów od tutaj osób, które nam pomagały przy tym wyjeździe. Zawieźliśmy książki i materiały edukacyjne, które tak bardzo tam są potrzebne i o które panie wychowawczynie prosiły. Zawieźliśmy też obraz papieża, taki obraz, który pojechał na Syberię z naszymi wolontariuszami. Taki obraz właśnie zawieźliśmy do polskiego przedszkola, do Polaków i do Towarzystwa Kultury Polskiej. Obraz, na którym jest wizerunek papieża i płatki róż z bukietu, który stał w katedrze wtedy, kiedy papież był w Lublinie. Więc ten podarunek, zwłaszcza w Towarzystwie Kultury Polskiej, no, wywołał ogromny uśmiech i wzruszenie, więc cieszymy się, że mogliśmy być tymi, którzy ten obraz nam po prostu przekażą. A to dzięki wszystko pani Marii Supryn, naszej już możemy powiedzieć takiej przyjaciółce naszego klubu wolontariusza i całego liceum, która wspiera nas bardzo w tej inicjatywie i pomaga nam, kontaktując nas także z osobami, które też potrzebują takiej pomocy. W tej chwili rozmawiamy także jestem po rozmowach z biskupem z Zaporoża, z dalekiej Ukrainy. Być może uda się w sierpniu również tam pojechać do Polaków i tam ich wspomóc. Przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli, którzy przekazali dary, którzy przekazali jakieś drobne kwoty finansowe, które my mogliśmy wykorzystać, dobrze wykorzystać i przekazać po prostu dalej. Bez sponsorów ten wyjazd by się nie odbył, bez przedszkola numer 2, przedszkola numer 4. Bez szkół podstawowych, szkoły podstawowej numer 3, które przekazały nam zabawki, słodycze, które mogliśmy zawieźć dzieciakom na Ukrainie. W piątek 24 maja w zespole szkół numer 2 odbyły się zawody, które zgromadziły młodzież z różnych szkół rywalizujących w dyscyplinach sportowych. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał starosta lubartowski Fryderyk Puła. Obecny był również członek zarządu powiatu Kazimierz Sysiak oraz wicedyrektor zespołu szkół nr 2 Zbigniew Sajda. Zawodnicy biorący udział w turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i medalami za pierwsze 3 miejsca. Zawody przebiegały w miłej sportowej atmosferze. Mistrzostwa zostały zorganizowane ze środków przyznanych przez starostwo powiatowe w Lubartowie. Dzisiaj na obiektach sportowych zespołu szkół nr 2 w Lubartowie przy ulicy Chopina 6 gościmy zawodników ze szkół gimnazjalnych z całego powiatu lubartowskiego. Powodem do tego spotkania są zawody Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego w lekkiej atletyce, w indywidualnej lekkiej atletyce. Plusem takich zawodów jest to, że nawet niewielkie gimnazja, które posiadają jednego, dwóch czy trzech dobrych zawodników, mogą na takie zawody przyjechać, ponieważ każdy zawodnik punktuje dla siebie i może awansować do zawodów rangi rejonowej czy rangi wojewódzkiej. Gościmy około 7-8 szkół gimnazjalnych z całego powiatu lubartowskiego, zarówno w kategorii dziewcząt, jak też w kategorii chłopców. Również w piątek 24 maja samorząd uczniowski w zespole szkół nr 2 w Lubartowie zorganizował 11. sesję Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, połączoną z debatą zatytułowaną Samorząd Terytorialny, a Samorząd Uczniowski. Gościmy dzisiaj parlamentarzystów województwa lubelskiego i również samorządy z zaprzyjaźnionych lubartowskich szkół. Tak jak powiedziałam, temat sesji dotyczy samorządu terytorialnego i samorządów uczniowskich i w pierwszej części sesji samorządy uczniowskie podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, opowiedzą o swojej pracy, a w drugiej części odbędzie się debata. Jako eksperci do dzisiejszej debaty zostali zaproszeni doświadczeni samorządowcy. Jednym z ekspertów będzie pan Fryderyk Puła, starosta lubartowski, który kieruje samorządem powiatowym, ale równocześnie był przez długi okres czasu dyrektorem szkoły, więc zna funkcjonowanie szkoły od strony samorządu uczniowskiego. Drugim ekspertem będzie pan Kazimierz Sysiak, członek zarządu powiatu już czwartej kadencji, którego praca zawodowa jest związana właśnie z samorządem. Pracuje w samorządzie powiatowym od początku jego istnienia, więc będą to eksperci, którzy jak gdyby przekażą młodzieży swoje
doświadczenia związane z funkcjonowaniem samorządu. Natomiast samorządy uczniowskie opowiedzą od swojej strony o pracy samorządów uczniowskich. Mam nadzieję, że będzie to takie budujące doświadczenie dla obydwu stron. Uczniowie zadawali przybyłym gościom wiele pytań. Można było zauważyć duże zainteresowanie współpracą pomiędzy samorządami obu stron uczestniczących w spotkaniu. Konkluzją płynącą ze spotkania było dostrzeżenie potrzeby organizowania większej liczby tego typu spotkań. Chcielibyśmy przekazać kilka informacji samorządom uczniowskim o pracy, w szczególności samorządu powiatowego, chociaż tak się złożyło, że ja w swoim życiu pracowałem również krótko jako radny gminny, także znam problemy samorządu gminnego. Nie ukrywam, że chcielibyśmy też zobaczyć, jak młodzież widzi samorząd, czego oczekuje od samorządu. Spodziewamy się, że szczególnie w ramach tej debaty będą różnego rodzaju pytania. Nie wiem, czy akurat te informacje, które będziemy przekazywali, dla nich będą ciekawe, interesujące, bo czasami odnoszę wrażenie, że w tym wieku to jeszcze przepisy, konkretne ustępy, paragrafy niekoniecznie młodych ludzi interesują. Ale chciałbym, żeby z tej debaty wyszli z przekonaniem, że podstawa działania samorządu to jednak określone przepisy prawne, ustalone reguły i nie ukrywam, że na ten element chciałbym położyć nacisk. Koniec roku szkolnego przed nami. Nie wszyscy jednak z radością zakończą edukację, bowiem jak każdego roku niektórzy uczniowie nie dostaną promocji do następnej klasy. Jak postąpić, kiedy nasze dziecko jest zagrożone lub nie zda do następnej klasy? Przede wszystkim należy powiedzieć dziecku, rozmowę zacząć spokojnie. Nie prawić kazań, nie poniżać, nie upokarzać. Jeszcze jest miesiąc czasu na to, żeby sytuacji zaradzić. Po drugie, należy przeanalizować z dzieckiem całą sytuację. Powiedzieć mu również, że to też jest rodzica wina, że nie dopilnowało się ucznia, dziecka nie zauważyło pewnych sygnałów, które dziecko wysyłało. Po drugie, należy na spokojnie pójść do nauczyciela, zapytać się, co mogłoby pomóc dziecku, czy jakieś korepetycje dodatkowe, czy może jakieś zajęcia dodatkowe z nauczycielem w ramach godziny karcianej, czy na przykład pomoc koleżeńska ucznia z klasy zdolniejszego bądź rozumiejącego materiał. Złość, wstyd, poczucie zażenowania to tylko jedna z wielu emocji, jakie towarzyszą rodzicom podczas takiej sytuacji. Ale zdaniem pedagoga szkolnego nie powinniśmy reagować impulsywnie, bo to tylko pogarsza sytuację. Jeżeli już się nic nie uda zrobić, to trzeba, nie trzeba prawić kazań, nie poniżać, jak już wcześniej mówiłam, dać dziecku szansę na wyrażenie swoich emocji również, poprzez wypłakanie się, dać mu takie poczucie oparcia w sobie. Można też poprzez zmianę tematu pokazać dziecku, że ja też nie jestem idealny i że borykam się z różnymi problemami w pracy. Najważniejsze to jest to, żeby nie wstydzić się przed swoją rodziną, znajomymi, że dziecku powinęła się noga. Nie zamiatać tego pod dywan. Rozmawiając z dzieckiem nie należy również prawić morałów typu ja w twoim wieku miałem same piątki, bądź nie miałem żadnej poprawki, nigdy nie dostałem oceny niedostatecznej. To wcale nie dodaje dziecku skrzydeł, a wręcz przeciwnie, frustruje. Reasumując, jeśli nasza pociecha nie poradziła sobie z materiałem w szkole, zamiast wypominania błędu i wybuchu złości, skupmy się na zaplanowaniu pomocy dziecku, tak by poprawić wyniki w nauce, co oszczędzi stresu nie tylko naszej pociesze, ale także nam samym. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Piątek 7 czerwca powita nas zachmurzeniem umiarkowanym. Termometr pokaże 29 stopni Celsjusza. Możliwe opady deszczu oraz burze. Ciśnienie osiągnie wartość 1016 hektopaskali. W sobotę 8 czerwca również wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Temperatura powietrza spadnie do 25 kresek. Również możliwe burze z deszczem. Barometr wskaże 1014 hektopaskali. W niedzielę, podobnie do dni poprzednich, zachmurzenie umiarkowane, 25 stopni Celsjusza, burze z deszczem, natomiast ciśnienie spadnie do 1011 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane utrzyma się również w poniedziałek, 10 czerwca. Temperatura wyniesie 24 stopnie Celsjusza, możliwe opady deszczu oraz burze. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1006 hektopaskali.
We wtorek niebo się rozpogodzi, będzie prawie bezchmurnie. Temperatura powietrza osiągnie wartość 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Prawie bezchmurne niebo będzie również w środę, 12 czerwca. Termometry pokażą 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie pozostanie bez zmian. Najchłodniejszy dzień tygodnia zapowiada się w czwartek, 13 czerwca. Wystąpi zachmurzenie umiarkowane, temperatura spadnie do 21 kresek, a barometr wskaże 1012 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. A w informacjach to już wszystko. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja@kanales.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Przypominam, że oglądać nas można również na stronie internetowej www.kanales.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.